Tym razem skupimy się na procesie psychoterapii, czyli na etapach, które najczęściej przechodzimy w trakcie realizacji zamierzonych celów ustalonych wcześniej przed podjęciem psychoterapii z samym sobą, a potem z osobami, które nas kwalifikują do jakichś form psychoterapii. Czyli psychoterapia to nie jest taka zwyczajna rozmowa z koleżanką czy nie wiem, gdzieś tam z osobą znajomą. To jest świadome i zamierzone zastosowanie pewnych metod klinicznych, psychologicznych, wiedzy psychologicznej, wiedzy naukowej i różnych też doświadczeń międzyludzkich, na przykład w terapii grupowej czy w relacji między pacjentem a terapeutą, w indywidualnej terapii, właśnie w celu zmiany takich zachowań lub takich sposobów myślenia, przeżywania emocji czy takich relacji osobistych, które przysparzają nam cierpienia albo są nieefektywne, albo sprawiają, że nie jesteśmy w stanie realizować swoich zadań, zamierzeń życiowych i celów. I zjawiska, które pomagają w temu, zjawiska w psychoterapii, pomagają w realizacji celu życiowego i celu zmiany, to lepsze rozumienie siebie, a więc wgląd w to, co się dzieje w naszych emocjach, w myśleniu, na czym polega mechanizm danych objawów, czy danego zachowania zakłócającego nam relacje, czy uniemożliwiającego wejście w życie zawodowe czy osobiste. Czyli to, co się czuje, co się myśli, co się robi, jest poddane tutaj refleksji, obserwacji i interpretacji. W terapii, w różnych, ponieważ są różne formy psychoterapii, również korzystamy z edukacji, czyli z pewnego dostawania wiedzy, przy czym to już zależy od tego, no, w jakiej jesteśmy grupie, o jakim temacie i na co się umówiliśmy, ale również zmienia to człowieka, kiedy dostajemy jakąś porcję wiedzy, co jest normalne i zdrowe, nad czym należałoby pracować i co należałoby skorygować. Bardzo ważne jest też podjęcie odpowiedzialności, dlatego że bez tego nie będzie zmiany w środku. Człowiek może oczywiście przyjść na jakieś zajęcia, uzyskać wiedzę na jakiś temat, poobserwować jakieś zjawiska, wysłuchać, ale jeśli nadal uważa, że problem jest nie wiem, w żonie, w mężu, w państwie, nie wiem, w czym tam jeszcze, w szefie czy w innych osobach, nie podejmie zmiany w sobie, nie biorąc odpowiedzialności za swoją część, swój wkład w to, co robi w życiu. To, co się leczącego dzieje w relacji terapeutycznej, czyli również z grupą terapeutyczną, jak i z terapeutą, terapeutami, to jest stworzenie takiego środowiska, takiego miejsca, przestrzeni, żeby móc ujawnić różne swoje emocje, opowiedzieć o nich w pewnym sensie, więc odreagować te tłumione latami pewne stany. Można doświadczyć zaufania. W ogóle część osób pierwszy raz staje wobec tematu ufności wobec drugiej osoby, pokonując właśnie swoją wieloletnią nieufność do bliższych relacji. Przełamanie samotności, w jakiej się tkwiło na skutek wycofania po jakichś różnych wielu latach nieskutecznych form funkcjonowania w swoim życiu. Poczucie bycia słuchanym, rozumianym i akceptowanym to jest też bardzo ważne, leczące i takie korektywne doświadczenie w psychoterapii. Jest ono inne niż znowu w relacji z koleżankami czy kolegami. Tutaj chodzi o takie słuchanie, z którego wynika bezpieczne słuchanie, nieoceniające, z którego wynika potem gotowość do robienia dalszych kroków trudnych w poznawaniu siebie. I bardzo ważnym czynnikiem jest również wzbudzanie nadziei. Bez nadziei na to, że może się coś zmienić, oczywiście no, terapia nie uda się. Jeśli osoba przychodzi i twierdzi, że nie wierzy ani w terapię, ani w siebie, ani w ogóle w to, że coś się zmieni, no terapeuta ani grupa nie są cudotwórcami, żeby to zmienić. Oczywiście można mieć pewne właśnie nadzieje, że w trakcie doświadczania procesu terapii z grupą taka osoba dostrzeże w innych właśnie proces zmiany i to wzbudzi w niej nadzieję, że również ona może się zmienić. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem w psychoterapii leczącym, leczniczym jest to, że możemy tam doświadczyć przywiązania, takiego przywiązania, które jest właśnie bezpieczne, które stwarza warunki do rozwoju. Każdy z nas ma potrzeby do przywiązania się, dobrego przywiązania się, ale dużo osób trafiających do terapii doświadczyło traum, zawodu, krzywdy ze strony bliskich,
przemocy, wykorzystań seksualnych, więc może mieć bardzo wielkie problemy z przywiązaniem się na zasadach takich wzajemnych, zaufania, poczucia bezpieczeństwa, by w tej przestrzeni właśnie móc przeżywać swoje myśli, uczucia, wypowiadać to, co się myśli, mówić o swoich potrzebach. Terapeuta, terapeuci wyszkoleni oczywiście w prowadzeniu takiego procesu potrafią też zorientować się, co pacjentowi potrzebne jest teraz, ponieważ nieraz analiza przeszłości, życiorysu może nie być wskazana, jeśli ktoś przeżył traumy właśnie, nie wiem, tydzień temu, czy jeszcze dość innym, ale też niedawnym okresie, kiedy trzeba zająć się bardzo konkretnymi sprawami obecnie, albo ktoś obecnie zgłaszający się na terapię nadużywa alkoholu czy narkotyków, a więc powinien się najpierw zająć zmniejszeniem szkód w tym zakresie, a dopiero potem rozpocząć terapię skupiającą się na powstawaniu pewnych mechanizmów i opartej na analizie historii życia. Kolejną ważną rzeczą jest określenie czy ustalenie pewnego rodzaju kontraktu na to, co będziemy robić w psychoterapii. Wiadomo, że często jest bardzo trudno stwierdzić, co w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy chcieli zmieniać, ale jednak ogólny zarys tego, co jest przyczyną cierpienia, co pacjent czy przyszły pacjent chciałby zmienić w sobie, w swoim życiu, zaznaczam w sobie, nie w swojej żonie, prawda, czy w swoim mężu, czy w jakimś innym jeszcze osobie, co jest powodem cierpienia. Ważne jest, aby to uczynić, ponieważ są różne formy terapii, nie wszystko da się zrobić, realizować w tym właśnie wybranej formie, która może być krótkoterminową, ale może być zarysem do pewnego planu terapii, które może się składać z różnych interwencji psychoterapeutycznych w różnych odcinkach czasowych. I przechodząc do pewnych takich etapów psychoterapii czy procesu psychoterapii, bardzo krótko oczywiście to powiem, można by to tak określić, że na początku jest taka faza bardzo, bardzo wstępna, taka powiedzmy jeszcze przedrefleksyjna, gdzie osoba czuje, że coś się dzieje, z czymś ma problem, ale jeszcze nie wie, czy chciałaby coś z tym zrobić, co by chciała zrobić, gdzie pójść, a co się gnębi, albo na przykład jest jakiś objaw, chciałoby się pozbyć tego objawu, ale jeszcze nie myśli się o jakiejś zmiany w sobie, nie wiąże się tego objawu lęku czy depresji z tym, że może jakiś problem emocjonalny jest jednak w nas. Jeśli taka osoba pojawi się na tym etapie swego rozwoju na konsultacji, bo ktoś zalecił na przykład taką konsultację, ta osoba jeszcze nie jest przekonana, może nie dojść jeszcze do nawiązania, umówienia się na jakąś formę terapii, bo to może być za wcześnie i przyszłe konsultacje mogą raczej towarzyszyć temu, żeby przejść do kolejnej fazy takiego dojrzewania, do podjęcia takiej decyzji, czyli dostrzeżenia, że no ma się coś do zrobienia dla siebie. Kolejny etap to jest nawiązywanie kontaktu już takiego związanego z decyzją o podjęciu terapii, ponieważ tu mamy różne konsultacje wstępne, zbieranie informacji, opowiadanie o tym, co w terapii będzie, uczestnik przyszły może mieć różne pytania i tutaj właśnie jest taka faza przygotowywania się i formułowania tego, co by było treścią terapii. W zależności od tego, w jakiej terapii jesteśmy, czy codziennej, grupowej, czy indywidualnej raz w tygodniu, czy jakichś innych jeszcze formach, oczywiście to tempo tych przyszłych realizacji będzie różne i zakres tych spraw też różna. Kolejny etap własnej terapii, patrząc na to trochę już długoterminowo, to jest etap tak zwanego wglądu, to znaczy tego, że zaczynamy być świadomi, co się w nas dzieje. Zaczynamy się namyślać, zaczynamy w ogóle myśleć o tym, co to może być, z czym to się może wiązać, jaki jest mechanizm tego, co się dzieje w moich myślach, uczuciach, w relacjach z ludźmi i w objawach. I pojawia się potrzeba zrozumienia tego, czyli zobaczenia, o co tu właściwie chodzi, czyli etap wglądu. Kolejny etap, kiedy już się orientujemy, co się dzieje, aha, więc to tak wygląda, a więc to jest związane z, no powiedzmy, z jakimiś wzorcami, które tam nabyliśmy, czy nieświadomie nam powstały, albo po prostu są częścią naszego wyposażenia osobowościowego. Pojawi się etap przygotowania do zmian zachowania, dlatego że no wiadomo, że samo rozumienie w głowie tego, co jest, jeszcze nie będzie, no, nie będzie nam o to tu chodziło i niedobrze byłoby się zatrzymać na tym etapie takiego poznania po prostu swoich spraw, aczkolwiek są osoby, które mówią, że już wszystko wiedzą o sobie, ale nic nie zmieniły, czyli zatrzymały się na tym etapie, nie przeszły dalej do zmian zachowania i zmiany swoich relacji, co jest bardzo ważne, aby nowe zachowanie, nowe sposoby myślenia wcielać w życie od drobnych spraw po potem dalsze
już bardziej poważne jakieś decyzje, wybory. No i kolejny etap to jest etap utrwalania i rozszerzania tych zmian, co jest oczywiste, ponieważ stare zwyczaje, stare nawyki mogą się reaktywować w sytuacji, kiedy jesteśmy nieco osłabieni, w jakiejś rekonwalescencji, w dużym stresie, u kobiet w drugiej fazie cyklu miesiączkowego na przykład lub w innych jeszcze okazjach, przy na przykład dużych zmianach życiowych, nawet pożądanych, ale te nowe rzeczy oczywiście też są i dbanie o to, aby się dalej rozwijały, no, jest też częścią naszej odpowiedzialności za swój rozwój. Czyli tak znowu bardzo ogólnie mówiąc, tak podsumowując proces terapii, można powiedzieć, że on przepływa od takiego stanu bycia trochę w roli dziecka, które potrzebuje opieki i tego nieraz żąda, albo właśnie nie umie o to poprosić, oskarżania innych o to, że coś nie dają, a powinni, odreagowania pewnych emocji poprzez właśnie kontakt z tymi emocjami, rozumienie tego, co się z nami dzieje, od poczucia krzywdy przechodzimy raczej w przejmowanie kontroli i za swoje życie i działanie, aby aktywnie współuczestniczyć w zaspokajaniu swoich potrzeb i przejmowaniu odpowiedzialności za swoje myśli, uczucie i życie. Jeszcze inne skrótowe podsumowanie to takie, że pacjent przechodzi od takich zdań, sformułowań jak nie mam żadnego problemu, przyszłam tu, bo mama kazała, to i tak nie będzie miało sensu, albo zrobię to dla mamy, czy tam dla partnerki, że będę w tej terapii. Albo pani jest specjalistą, proszę ze mną coś zrobić. Na przykład też spotykamy takie oczekiwania w poradni. Oczywiście jest to taka faza bardzo jeszcze nie dotycząca świadomej potrzeby pracy nad sobą. Jeśli pacjentowi uda się wyjść z tej postawy w coś dalej, to oczywiście jest szansa na dalszy rozwój psychoterapii. Jeśli osoba się zatrzyma na tym etapie, no to już przynajmniej no, takie jest moje zdanie, obserwacja, no nie jest możliwe nawiązanie kontraktu terapeutycznego. W kolejnej etapie podchodzenia, pod zmianę, pod podejmowanie decyzji o psychoterapii już mogą być nieco inne zdania, na przykład no chciałabym, ale mogę nie dać sobie rady, boję się porażki, czy to mi się naprawdę opłaci i nadal myślenie, że to wszystko jest przez tych innych, w inne osoby, dlaczego ja mam się tak męczyć, skoro to inni są winni. Pojawiają się też lęki przed pokazaniem swojej słabości. Muszę pokazać, że jestem przecież silna, nie mogę zawieść. Wszystko wytrzymywałam zawsze, to teraz też nie mogę podjąć terapii, bo to będzie świadczyło o mojej słabości. To są też różne myśli, które pojawiają się w tej fazie jeszcze przed podjęciem decyzji, ale także w trakcie terapii. No i w trakcie terapii oczywiście to myślenie ulega zmianie, a przynajmniej powinno na bardziej takie adekwatne, czyli potrafię się zmienić, mogę wziąć odpowiedzialność za siebie, mogę mieć kontakt ze swoimi słabymi stronami, ale jednocześnie korzystać ze swojej siły. Nie świadczy o słabości to, że potrzebuję pomocy i proszę o nią, wręcz odwrotnie, jest to częścią właśnie odpowiedzialności za siebie i właśnie siły. Oczywiście każda osoba jest inna, każdy przebieg terapii ma tą indywidualną stronę związaną z tym, że każdy jest inny i pewne ogólne na ten temat sformułowania no, nie dotyczą pewnie wszystkich, ale chciałam zarysować to, z czym można mieć do czynienia właśnie w procesie docierania do terapii i w trakcie.